Baczność! Prezentuj wrot! Na ramię wrot! W prawo zwrot! Na wprost marsz! Chcę, moi drodzy, jako proboszcz, gospodarz tej świątyni, tej parafii, was wszystkich gorąco powitać. Witam pana inspektora Jacka Wila, komendanta szkoły policji w Słupsku. Witam gości, witam parafian, witam was wszystkich i zapraszam do wspólnego przeżywania czasu spotkania z Chrystusem. Orkiestra reprezentacyjna Morskiego Oddziału Straży Granicznej z kapelmistrzem, kapitanem Straży Granicznej Jarosławem Rywalskim zajmuje swoje miejsce podczas tej części uroczystości. Panie komendancie, dowódca uroczystości, podinspektor Marciniak melduje uroczysty apel z okazji odsłonięcia tablic i wkopania dębów pamięci poświęconych poległym funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej. Czołaj, panie komendancie! Oddziały. Baczność! Oddziały. Spocz! Do hymnu! Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć dzisiaj w tej jakże szacownej i wielkiej uroczystości. Jest mi naprawdę miło, że możemy jako polscy policjanci uczestniczyć tutaj na tej ziemi w uroczystości posadzenia dębów i uczczenia pamięci zarówno policjantów, jak i pograniczników, naszych kolegów w mundurach. Jak pan Myszka przekazał mi informację, poprosił o to, żeby być tutaj z państwem. Nie zastanawialiśmy się na tym, czy być, tylko zastanawialiśmy się, w jakim wymiarze i jak powinno to wyglądać. I szanowni państwo, co ważne, my jesteśmy szkołą. Szkołą, która uczy młodych adeptów sztuki policyjnej, a ta nauka zaczyna się między innymi od tego, że w miejscach, które są miejscami poświęconymi dla tych naszych kolegów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, w Miednoje, w Ostaszkowie, w Katyniu, od tych miejsc zaczynamy właśnie edukację młodego
policjantach. Na pierwszych zajęciach spotykamy się z nimi, jesteśmy w Izbie Tradycji i Historii Szkoły, która w znakomitej części poświęcona jest tragicznym losom polskich policjantów. Dlatego bardzo dziękuję za to, że również dzisiaj dwóch polskich policjantów będzie tutaj na stałe w tym miejscu upamiętnionych i wszyscy, którzy w następnych pokoleniach będą przechodzić koło dębów pamięci, będą pamiętali o polskich policjantach. Dąb, jak wiemy, to bardzo długowieczne drzewo. Wiem coś na ten temat, bo wychowałem się bardzo blisko dębu Bartek, więc mam nadzieję, że te dęby przetrwają wiele, wiele pokoleń i po kilkuset latach jeszcze będziemy pamiętać o naszych kolegach, którzy polegli tutaj, na tej ziemi, ale również polegli w każdym innym zakątku naszego państwa. I jeszcze raz bardzo dziękuję i myślę, że zawsze państwo na nas możecie liczyć. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, teraz nastąpi odsłonięcie pomnika poległych i pomordowanych strażników granicznych, a następnie odsłonięcie tablicy pamiątkowej zamordowanych policjantów i posadzenie dębów pamięci. Was wołam, polscy policjanci spoczywający na Golgocie Wschodu. Wzywam Ciebie, komendancie posterunku w Brzeźnie, aspirancie Policji Państwowej Leonie Herek, który jako żandarm chroniłeś w 1923 roku rumuńskiego króla. Wzywam aspiranta Policji Państwowej Pawła Janickiego. Na Twój powrót do końca swoich dni czekały żona i córka. Wzywam aspiranta Juliana Makowskiego z Lipnicy oraz urodzonego w Borowym Młynie aspiranta Franciszka Karpińskiego i jego towarzysza na drodze zagłady, aspiranta Jana Kawkę. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwo! Pal! Ładuj! Salwo! Pal! Ładuj! Salwo! Pal! Zabezpiecz! Broń!
Przez pierś! Broń! Drugi szereg, krok na wprost! Marsz! Kompania na prawo! Patrz!